Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy dziennikarski poker w telewizji Republika. Przed chwilą wszedłem w posiadanie kopii zawiadomienia, jakie złożył do prokuratury przewodniczący podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego Antoni Macierewicz, marszałek senior Sejmu Rzeczpospolitej. Zawiadamiam, pisze w skrócie oczywiście, o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przeprowadzeniu zamachu na życie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz morderstwa pozostałych 95 osób poprzez akt bezprawnej ingerencji dokonany na wojskowy statek powietrzny Tu-154M, numer boczny 101. Jest z nami pan profesor Wiesław Binienda, profesor Uniwersytetu w Akron, członek podkomisji smoleńskiej. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam. Bardzo mi miło. Panie profesorze, to jest samo zawiadomienie, zawiera 31 stron takiego suchego tekstu, ale tam całość zawiadomienia to jest 1500 stron dokumentów, załączników. Pan profesor oczywiście najlepiej się zna na technicznych przyczynach upadku Tupolewa. Panie prezydencie, jakie są główne dowody, bo to są bardzo szczegółowa no, wiedza, nie dla wszystkich jasna. Jakie są te główne dowody świadczące o tym, że nie może być mowy o winie pilotów, że dokonano zamachu na życie prezydenta Rzeczpospolitej? No, główne dowody to są zastosowanie ładunku wybuchowego w lewym skrzydle, które spowodowało oderwanie końcówki skrzydła, typowe loki powybuchowe w poszyciu dolnym na zewnątrz tego poszycia, co jest zachowaniem odwrotnym, gdyby miało dojść do kontaktu z drzewem. Gdyby był kontakt z drzewem, to te odkształcenia w poszyciu dolnym byłyby do środka, natomiast ciśnienie wewnętrzne w strukturze kesonu w skrzydle lewym spowodowało odkształcenia na zewnątrz. Na zewnątrz szczególnie, jeżeli chodzi o poszycie dolne. To również spowodowało zmniejszenie siły nośnej, co jest zapisane w czarnych skrzynkach. Gdyby to było spowodowane kontaktem z drzewem, to wiemy z symulacji, że przeciążenie by wzrosło do powyżej 3. Natomiast, tak jak mówię, czarne skrzynki pokazały, że przeciążenie zmniejszyło się z 1,1 do 0,6 chwilowo. Co jest, że tak powiem, kolejnym dowodem na fakt, że była strata siły nośnej spowodowana utratą końcówki skrzydła, która została oderwana na 100 metrów około przed tą brzozą. Nie było kontaktu w ogóle tego samolotu z brzozą, natomiast wiemy też, że ten samolot utracił statecznik pionowy razem ze statecznikiem poziomym, taka litera T, który oderwał się przed ulicą Kutuzowa. Oczywiście już kolejnej brzozy tam nie było, więc musiał to być spowodowany efektem eksplozji. I w tej sytuacji samolot już runął zaraz za ulicą Kutuzową, runął na lewy kikut skrzydła, kiedy statecznik pionowy z poziomym już jako osobny obiekt latający uderzył w południową bruzdę, co było potwierdzone przez Rosjan, którzy zrobili zdjęcia farby czerwonej na trawie na początku bruzdy południowej, co było miejscem właśnie prawej strony statecznika poziomego,
i w ten sposób udowodnili, że te dwie, te dwa obiekty leciały już osobno. No i oczywiście w momencie, kiedy nastąpił kontakt kikutem lewego skrzydła do ziemi, nastąpiła eksplozja w kadłubie za pomocą ładunku wybuchowego w kadłubie, to całej w zasadzie systematycznie ułożonej układu pirotechnicznego, który zabił wszystkich pasażerów, który spowodował wstrzelenie drzwi na metr głęboko, no i po prostu całkowite zniszczenie samolotu kadłuba na 60 tysięcy w sumie małych fragmentów. Panie profesorze, pan zajmuje się zawodowo lotnictwem, może nie tyle badaniem katastrof, ale w ogóle lotnictwem. Czy pan zna precedens taki, żeby samolot, tak jak chciałaby komisja Millera czy komisja Nodiny, spadając na miękki grunt z małą prędkością, roztrzaskał się na takie drobne fragmenty? Nie znam. Natomiast znam bardzo podobny wypadek, który zgodnie z takimi układami miał miejsce w Sioux City, Iowa, kiedy DC-9 samolot prawie 300 pasażerami uderzył na prawym skrzydłem w ziemię, płaską ziemię w Iowa. Następnie uderzył kokpitem i taką kołem jakby naokoło uderzył następnym, lewym skrzydłem upadł do góry kołami, jeżeli chodzi o centropłat. No i w tym wypadku był wybuch w tym samolocie paliwa. No i w tym samolocie połowa pasażerów zginęła, mniej więcej, 112 dokładnie, więcej niż połowa przeżyła, łącznie z pilotami, chociaż tak jak mówię, zaraz po uderzeniu skrzydłem samolot uderzył w ziemię kokpitem, ten kokpit się oderwał, tak jak końcówka ołówka. Cały samolot podzielił się na cztery duże części plus kilkanaście małych. No nie było tam 60 tysięcy fragmentów. I tak jak mówię, większość ludzi przeżyła. A uderzył z większą prędkością, bo prawie 120 metrów na sekundę, czyli prawie dwukrotnie większą prędkością leciał niż Tupolew. Panie profesorze, tam oprócz tego, przeczytaliśmy to w raporcie podkomisji, zidentyfikowano dźwięk wybuchu. Instytut Zena jednoznacznie stwierdził, że to jest dźwięk wybuchu. To nie jest jakieś tam wrażenie komisji, tylko jest to poparte badaniem naukowym. No, myśmy i polegali, i sami robili wiele badań naukowych. Dźwięk wybuchu to jest jeden z nich, ale przecież są inne badania chemiczne, które wskazały na ślady ładunków wybuchowych i ładunków powybuchowych, to znaczy środków powybuchowych, chemikali powybuchowych. Mamy też bardzo wiele analiz wewnętrznych, które korelują z lukami powybuchowymi i miejscami ładunków w kadłubie, jeżeli chodzi o fotele i pasażerów. Wiemy, że na przykład ci pasażerowie, te ciała pasażerów, które spadły do pierwszego sektora, na 14 ciał tylko jedno było ubrane. Wszystkie inne straciły czy część, czy całość ubrania. Gdybyśmy przeczytali rosyjski opis danego ciała, to byśmy się zdziwili, bo widzimy na zdjęciu gołe ciało całkowicie, a oni piszą, że ta osoba była ubrana w mundur taki i taki, z takimi spodniami, z takim krawatem, a tam nic nie ma. I co ciekawe, to również koreluje ze zniszczeniem siedzeń. Natomiast wiemy, że właśnie ładunek wybuchowy w samolocie, czyli w zamkniętym przestrzeni, powoduje
zniszczenia nawet siedzeń, jeżeli chodzi o rozerwanie siedzeń i zerwanie z nich tej tapicerki. Panie profesorze, a co mogło być przyczyną tego, że zerwało ubrania z ciał pasażerów? No, są tylko dwie możliwości. Prędkość powyżej 300 km na godzinę, która jest wskazana przez mojego kolegę, który był badał MH17. Wydaje mi się, że to, nawet to jest za mała prędkość, a znamy z naszego doświadczenia eksperymentu w Kazuniu na poligonie, gdzie zastosowaliśmy ładunek termobaryczny w makiecie kadłuba, który spowodował rozerwanie tapicerki siedzeń i zerwanie częściowe tej tapicerki z siedzeń. To jeżeli ktoś by siedział na tym fotelu, no to koszula czy ubranie na człowieku nie jest tak mocno, że tak powiem, zszyte, jak tapicerka skórzana na fotelu. Panie profesorze, te chemiczne ślady środków wybuchowych tłumaczone są przez opozycję, przez ludzi, którzy dalej w tej poetyce, nazwijmy to, pancernej brzozy pozostają, że to tamtym samolotem kiedyś jacyś żołnierze podróżowali, no i pewnie mieli ze sobą skrzynki z granatami, zostawili czy coś podobnego i zostawili te ślady w samolocie. Jak pan odpowie na takie diktum? Musieliby również zostawić w skrzydle lewym i prawym, w przestrzeni, do której nie ma dojścia, jeżeli chodzi o kadłub pod podłogą, w zbiorniku paliwa. No i oczywiście musieliby też trochę rozłożyć tych substancji, które są powybuchowe. Nie tylko same przedwybuchowe substancje. Panie profesorze, a kwestia tych, jak to nazwać, bo ja troszkę się w tej technicznych sprawach nie do końca, ale tak jak nasi widzowie nie do końca orientuję, panie profesorze, kwestia tych, no, jak to się nazywało, przepraszam. Dlaczego, o właśnie, dlaczego komisja Millera nie dostrzegła tak charakterystycznych elementów jak loki powybuchowe? Dlaczego nie zbadano obecności materiałów wybuchowych wtedy? No, komisja Millera dostała rozkaz, że tak powiem, żeby ich dokument był dokładnie taki sam jak Adoniny, czyli zamknęli oczy, zamknęli uszy, no i na tej zasadzie pracowali. Szkoda, bo to jest przeciwko Polsce, no i dlatego mamy ten problem. Panie profesorze, prokuratura już od dłuższego czasu prowadzi śledztwo w sprawie trzech kontrolerów lotu obecnych wtedy, którzy kierowali tym lotem ze strony rosyjskiej. Zarzut, jaki zamierzają postawić, to jest zarzut umyślnego sprowadzania Tupolewa, błędnego sprowadzania w celu wywołania katastrofy. Jak pan to skomentuje? Jakie to miało znaczenie dla przebiegu wydarzeń? Wydaje się, że był plan, aby sprowadzić samolot jak najniżej, na lewą stronę od ścieżki schodzenia na pas do lądowania. Rozumiem, że jest również możliwość, że ustawiono światła na kilometr, w tej mgle na kilometr przed pasem, żeby piloci mieli
wrażenie, że tam pas się zaczyna i dlatego mówili o cały kilometr, że schodzisz, już jesteś na 6 kilometrów, a kiedy oni byli na 7 kilometrach i jesteś na ścieżce i tak dalej. Kłamali. Także wydaje się, że cel był taki, żeby zniżyli ten samolot jak najniżej. Ci, którzy byli przy bliższej radiolatarni, potwierdzili, że samolot przeleciał nad nimi i zaczął odchodzić. I po tej uwadze, że zaczął odchodzić, nastąpiła eksplozja w lewym skrzydle, oderwanie tego skrzydła, no i już upadek samolotu się rozpoczął, ponieważ zniszczenie było bardzo, bardzo duże, nie tylko oderwanie 6 metrów czy końcówki skrzydła, ale i pozostała część skrzydła do 14 żebra była potężnie zniszczona, także pomimo reakcji autopilota i pilotów, żeby zbalansować różnicę siły nośnej poprzez wślizg na lewe skrzydło do przodu, nie udało się utrzymać całkowicie w poziomie tego samolotu, ale w momencie, kiedy już był przy pochyle na lewe skrzydło około 60 stopni i oderwał się statecznik, poziomy piloci całkowicie stracili możliwość kontrolowania tym samolotem, który po prostu runął na lewe skrzydło. Panie profesorze, tam no kilka, skoro było kilka wybuchów, to coś te wybuchy musiał jakiś czynnik zainicjować, czy wiadomo, no po prostu jakiś zapalnik musiał zostać zastosowany, no, co na dodatek zsynchronizowany czasowo, tak, że to akurat w tym, a nie w innym momencie się wydarzyło. Tak, no oczywiście no, ci, którzy to zrobili, nie spowiadali się nam, także nie wiemy dokładnie, jak oni to zrobili, ale mamy przypuszczenie. Nasi pirotechnicy zrobili eksperyment i stwierdzili, że za pomocą małej mocy nadajnika można uruchomić wybuch w lewym skrzydle i prawdopodobnie ten wybuch już spowodował całą sekwencję, czyli parę sekund później oderwanie statecznika i jeżeli chodzi o główny wybuch w kadłubie, prawdopodobnie był to zapalnik przechyłowy, wstrząsowy, taki wstrząsowy, który na przykład otwiera poduszki pneumatyczne w samochodzie przy uderzeniu, przy zderzeniu. Podobnie tego typu inicjacja mogła spowodować właśnie inicjację całej instalacji pirotechnicznej w kadłubie, która po prostu zabiła wszystkich i tak jak powiedziałem, rozerwała samolot na małe fragmenty. Panie profesorze, praca podkomisji no nie była typową pracą komisji badającej wypadek samolotu, czy rozbicie samolotu, bo nie było dostępu do podstawowych dowodów, jakim jest wrak, szczątki wraku. Zresztą podobnie jak z tragedią, jak ze zbrodnią katyńską. Też musieliśmy dowiadywać się o przebiegu tej zbrodni, nie mając dostępu do miejsca zbrodni. W jaki sposób pokonano te przeszkody? To nasza praca była jeszcze bardziej trudna, ponieważ musieliśmy prowadzić dwa śledztwa jednocześnie. Z jednej strony szukaliśmy przyczyn rozbicia tego samolotu, a z drugiej strony śledziliśmy poczynania Rosjan, którzy od pierwszego dnia, od pierwszego wieczoru, od pierwszych momentów zaczęli mataczyć, niszczyć dowody i przyglądaliśmy się, jak ten sam fragment, który posiada jakiś kształt, zostaje ten kształt zmieniony, odcięty, w siedzenia zdejmowano z nich tapicerkę i nawet jeżeli ta tapicerka była tylko rozerwana, ale się trzymała tego siedzenia, my to te wszystkie fragmenty, zanim pozwolono badania na ładunki wybuchowe i tak
te ładunki wybuchowe były odnalezione głęboko w tapicerce czy na stelażu tych siedzeń, ponieważ już nie było tapicerki, tylko trzeba było sprawdzać na częściach metalowych, zakrytych normalnie. I to wszystko i tak było odnalezione. Ale fakt, że Rosjanie mataczyli, to w pewnym sensie kierowało naszym śledztwem, ponieważ jeżeli znaleźliśmy konkretny fragment, a następnie na zdjęciu następnego dnia widzimy, że ten fragment został pocięty na mniejsze kawałki, to zaczęliśmy się bliżej przyglądać właśnie temu fragmentowi, żeby zrozumieć, dlaczego oni to zrobili. I to pomogło w pewnym sensie nam znalezieniu prawdy w tym sensie, że to jest ten element, gdzie są ślady ładunków wybuchowych, czyli odkształcenia takie jak lobki powybuchowe, czy osmalenia, czy jakieś inne dowody na zniszczenie ładunkami wybuchowymi. Panie profesorze, no ale ta benedyktyńska praca polegała na odtworzeniu wraku Tupolewa w komputerze na podstawie zdjęć. Czy pan jako naukowiec z uznanym statusem, były doradca, nie wiem czy może obecny doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych, doradca naukowy, może stwierdzić, że ta metoda analizy komputerowej, no krótko mówiąc, jest pewna? Jest pewna oczywiście, bo polega na prawach fizyki i to nie jest opinia, moja opinia czy kogokolwiek opinia, tylko to jest dowód, który polega na symulacjach, czyli tak zwanym eksperymencie wirtualnym. Pracę, która została zrobiona jako rekonstrukcja, została zrobiona przez pana magistra inżyniera, architekta Tomasza Ziemskiego, który właśnie tą benedyktyńską pracę wykonał. Prace symulacyjne w pewnym sensie były łatwiejsze, ponieważ myśmy symulowali sytuację, jaką pani Anodina czy pan Miller uważali, że była prawidłowa, i pokazaliśmy, że odkształcenia i zniszczenia są całkowicie inne. Natomiast całkowita rekonstrukcja, czyli odnalezienie danego fragmentu, wyprostowanie go na podstawie zdjęć w ten fragment, który można ułożyć na poszyciu kadłuba, lub na przykład odnalezienie foteli, sprawdzenie, czy jak są odgięte nóżki tego fotela. Co ciekawe, że te nóżki nie zostały wyrwane do przodu, czyli za pomocą inercji, tylko w poprzek, czyli właśnie za pomocą podmuchu ładunków wybuchowych. Panie profesorze, gdyby pan tę katastrofę miał okazję badać od samego początku, to jak by to powinno wyglądać? To powinno być tak, jak się robi tutaj na Zachodzie, czyli w pierwszym momencie nikt nie miał prawa dotknąć niczego, co jest upadło na ziemię. Cały ten teren jest przeskanowany za pomocą skanera 3D, żeby mieć dowód na to, co gdzie leży i w jakim formie. Dopiero potem, jak już cały obszar jest przeskanowany, podbiera się wszystkie fragmenty i każdy w tym momencie robi się fotografię z jednej strony, z drugiej strony, z kilku stron, i zapisuje się w dokumencie, że tego dnia przez taką osobę to zostało podniesione z tego miejsca, i taką dokumentację się robi cały indeks. I dopiero wówczas przechodzi się do etapów symulacyjnych, czyli budowania modelu matematycznego za pomocą elementów skończonych i próbowania różnych sytuacji, co jest najbliższe rzeczywistości. No, jak wiemy z historii, to te pierwsze właśnie zachowania były pogwałcone przez Rosjan.
nie było zamkniętego terenu, jacyś młodzież jakaś podnosiła przy ulicy Kutuzowa, między ulicą Kutuzowa a Gubienki, fragmenty tego samolotu. Głównie skoncentrowano się, żeby jak najszybciej zniszczyć te fragmenty, przenieść je, zmienić ich położenie, zmienić ich kształt. I wiemy, że już teraz to było celowe, to nie było chaotyczne, to było po to, żeby w pewnym sensie ta narracja była potwierdzona. Na przykład wiemy, że część kadłuba pomiędzy ogonem a centropłatem upadła na ziemię z otwartym dachem i obiema burtami na zewnątrz. Była to bardzo duża część, więc była widoczna nawet na zdjęciu satelitarnym. No to co Rosjanie zrobili? Już wieczorem następnego dnia, kiedy powiedzieli, że teren jest zamknięty, ich funkcjonariusze odcięli ten dach, pocięli go następne na mniejsze kawałki, a następnie parę dni później zawołali swojego biegłego, który zrobił dokumentację i powiedział w tej dokumentacji, którą mamy, z pieczątką rosyjską, że dach i burty się nie zachowały w tym fragmencie. Czyli najpierw jedna grupa odcina jakąś część, następnie biegły mówi, że no nic się nie zachowało, czyli ta część musiała się zetrzeć w czasie upadku na grunt. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie bolesne, bo prawda o Smoleńsku jest bolesna niezwykle dla wszystkich, którzy mają polskie serca. Dziękuję serdecznie. Profesor Wiesław Binienda, członek podkomisji smoleńskiej i naukowiec Uniwersytetu w Akron. Kłaniam się, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam już za chwilę program Macieja Kożuszka, a po nim wieczorny program Telewizji Republika w punkt.